IPN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry Państwu. Naszym gościem wójt gminy Tymbark, dr Paweł Ptaszek. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Bywało lepiej. To nie jest najlepszy dzień na aktywność poza domem. Taki komunikat wyczytałam dzisiaj na Waszej stronie. Dołączyliście do Early, tak? Sprawdzacie, jak wygląda sytuacja z powietrzem w Waszej gminie. Tak, zgadza się. Sprawdzamy powietrze w dwóch lokalizacjach. W Tymbarku na dole, mówiąc tak umownie, i w Tymbarku koło szkoły podstawowej. Czasami niestety normy bywają przekroczone, stąd mieszkańcy mają informację, czy warto wychodzić na dwór i uprawiać sport. Mieszkańcy Kotliny Sądeckiej przywykli do tego, że te normy są zdecydowanie za niskie. Najczęściej takie, gdzie lepiej nie wychodzić i nie oddychać nieświeżym powietrzem. Jak to zazwyczaj na co dzień wygląda w Tymbarku? Właśnie, wygląda na to, że kwestia smogu i zanieczyszczenia powietrza dotyczy również małych miejscowości, takich jak Tymbark. Wynika to też z uwarunkowań geograficznych. Tymbark, centrum Tymbarku położone jest w Kotlinie. Macie ten sam problem co Nowy Sącz. Dokładnie tak, może trochę w mniejszej skali, ale jak chodzi o zwiększenie powietrza, również czasami normy bywają przekroczone. To może zamiast leczyć, trzeba będzie przeciwdziałać. Jest pan specjalistą od zdobywania pieniędzy z Unii Europejskiej. Tak, zgadza się i w tym kierunku podejmujemy działania. Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na wymianę pieców węglowych na piece gazowe i na ekogroszek. To jest pierwsze działanie. Dbamy też o własną infrastrukturę. Przykładem tego jest przeprowadzenie jesienią tego roku termomodernizacji szkoły podstawowej w Tymbarku właśnie ze środków unijnych. Ta inwestycja polegała między innymi na zmniejszeniu emisji poprzez docieplenie ścian, poprzez wymianę stolarki okiennej, zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Ma się to przyczynić w efekcie do tego, iż szkoła, jako duży, jeden z największych budynków gminy, będzie emitował mniej zanieczyszczeń. A mieszkańcy są zainteresowani wymianą kotłów? Jest duże zainteresowanie. I wystarczająco dużo pieniędzy na to, żeby je wymienić wszystkim chętnym? Tak. Jak chodzi o to, to prawie wszystkie wnioski zostały objęte. Ten program będzie realizowany na przełomie minionego i na początku tego roku. Natomiast dużym zainteresowaniem cieszą się również odnawialne źródła energii, czyli fotowoltaika i solary. I wspólnie w konsorcjum, którego liderem jest miasto Limanowa, złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Czekamy na rozstrzygnięcie. XXI wiek wkroczył z hukiem do Urzędu Gminy w Tymbarku. Można już płacić kartą, telefonem? Tak. E-Urząd. Tak. Zrealizowaliśmy w minionym roku taki duży projekt, też finansowany ze środków unijnych, polegający na wdrożeniu całego pakietu e-usług. To między innymi będzie platforma konsultacyjna, możliwość płatności online, zapłaty na przykład za podatki lokalne, opłaty, płatność kartą. Duża wygoda dla petentów. Duża wygoda, tym bardziej, że wielu mieszkańców pracuje poza gminą i może płacić elektronicznie, może załatwiać sprawy elektronicznie. Na pewno z tego też, że będzie dużo wygodniej, cieszą się mieszkańcy Jakubówki, jeśli dobrze podaję nazwę. To osiedle, czy jak nazywacie tak, tę część? Tak, to jest taka droga, która łączy jedną z głównych dróg gminnych na Podłopieniu z drogą krajową. Oglądałam zdjęcia na waszej stronie internetowej i przyznaję, że różnica pomiędzy tym, co było przed i jest po, no, jest druzgocąca. Różnica jest znacząca. Ta droga będzie takim dobrym skrótem, wyjazdem na drogę krajową dla dużej części mieszkańców Podłopienia. A wcześniej tamtędy dało się jeździć? Nie. To była droga... Bo na taką ta droga właśnie wygląda. Czyli była potrzebna? Myślę, że była potrzebna, tym bardziej, że tutaj znaczący wkład ze środków zewnętrznych, bo 80% dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego, także gminę kosztowała niewiele, natomiast... A ile kosztowała? Dokładnie całość, około 200 tysięcy to wkład Urzędu Wojewódzkiego. I to będzie dotyczyło tych, którzy będą mogli skorzystać ze skrótu, rozumiem, tak? Tak, mhm. Tak. A znakomita większość mieszkańców Tymbarku z pewnością interesuje się tym, co się zadzieje na skrzyżowaniu. Chodzi o przebudowę. Czy to będzie okrężne, czy będzie jakiś inny system włączenia się do ruchu, do krajowej drogi? Wiecie już, co tam się będzie działo? Nie, na razie jeszcze nie ma decyzji ostatecznej co do skrzyżowania. Tak jak podobnie jak kiedyś wspominałem, ciągle trwa dyskusja na temat
tego, czy ma to być rurokrewny, czy ma to być przebudowa istniejącego skrzyżowania. My stoimy na stanowisku, że tam powinno powstać rondo, bo rondo w sposób taki pełniejszy załatwi temat. No ale wydawałoby się, panie wójcie, że rondo z założenia jest najlepszym rozwiązaniem. To na co tam czekać? Nad czym tam się jeszcze zastanawiać? Tam jest kwestia taka, że z punktu widzenia generalnej dyrekcji, czyli zarządcy drogi krajowej, ważna jest płynność ruchu na głównym kierunku, na 28, na wprost, czyli na kierunku Mszana Limanowa. Więc tu z punktu widzenia natężenia ruchu jest to, z punktu widzenia zarządcy drogi jest to... A światła? Sygnalizacja świetlna? Obawiamy się, że to może troszkę zakorkować i spowolnić jeszcze. Czyli ciągle czekacie? Tak. Mhm. Czekają też młodzi ludzie na to, żeby ubrać łyżwy i poszusować na lodowisku. Na razie zamknięte, złe warunki, ale od dzisiaj, mam nadzieję, przywrócicie ruch na lodowisku. Myślę, że wkrótce przywrócimy, bo mróz wrócił do Tymbarku. Faktycznie musieliśmy zamknąć lodowisko, bo temperatury plus 10 stopni w dzień, no w nocy również ciepło. Musieliśmy na kilka dni zamknąć, ale myślę, że wkrótce zaprosimy wszystkich Państwa. Wkrótce, czyli kiedy? Jeśli taka pogoda się utrzyma? Dzisiaj jest pogoda, jak się utrzyma, to myślę, że jutro, najlepiej pojutrze postaramy się otworzyć lodowisko. No, w dzień synoptycy mówią, że może być na plusie, ale nocą powinien trzymać mróz, więc lodowisko też powinno się utrzymać. Tak, także w nocy będziemy mrozić. Za chwileczkę. No, co prawda w Małopolska na samym końcu, ale ferie tak naprawdę to... niemal można powiedzieć już trwają, tym bardziej, że w Małopolsce jesteśmy zainteresowani żywo tymi, którzy wypoczywają i przyjeżdżają z Warszawy, czy ze Śląska, może nawet z północy Polski. Czy Tymbark jest otwarty na urlopowiczu? Jesteśmy otwarci, mamy infrastrukturę, mamy agroturystykę, kilka gospodarstw agroturystycznych. Jesteśmy otwarci, a Tymbark jest taką, powiedziałbym, perełką tutaj w naszym regionie. Warty zobaczenia, nie tylko w zimie, również w lecie. Także myślę, że i w ferie zimowe, i w sezonie letnim każdy znajdzie coś dla siebie. Czy to aktywny wypoczynek, czy... Kłopot jest tylko taki, panie wójcie, że w tym momencie turyści chcą mieć już naprawdę niezłe standardy. Już zaczynają do tego coraz bardziej się przyzwyczajać, mieć żądania coraz mocniejsze. Nie wożą ze sobą kanapek, tylko chcą zjeść coś dobrego lokalnie. Chcą też mieszkać w takich pokojach, do których przylegają łazienki, a nie trzeba wyskakiwać na korytarz. Na to Tymbark też byłby ewentualnie otwarty, bo gotowy to jeszcze nie jest. Na dzień dzisiejszy nie ma faktycznie takiej infrastruktury turystycznej, jak na przykład dużego hotelu, czy jakiegoś takiego centrum rekreacyjnego. Tego faktycznie w Tymbarku jeszcze nie ma, ale myślę, że wszystko przed nami. Ale pana zdaniem powinna gmina iść w tę stronę? Czy jesteście w stanie wygenerować pieniądze z ruchu urlopowego, z ruchu oczywiście turystycznego? Tutaj ruch po stronie musi być prywatnego przedsiębiorcy. Tu jest kwestia kalkulacji podaży i popytu. Ale pana zdaniem właśnie, czy ta kalkulacja będzie dla niego odpowiednia? Myślę, że duże nadzieje możemy wiązać z budową linii kolejowej Kraków, która będzie przebiegała przez Tymbark w kierunku Nowego Sącza i Zakopanego. Mówi pan o Kraków Podłęże Piekiełko. Czyli pan jest w tej części mieszkańców naszego regionu, która wierzy, że ta linia powstanie. Mam podstawę sądzić, że sprawy idą w dobrym kierunku, bo obecnie PKP jest na etapie wykonywania projektu. Natomiast na pewno, jeśli by ta linia doszła do skutku, to ona będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju, w tym głównie rozwoju turystycznego, bo właśnie otworzy takie gminy jak Tymbark na turystów nie tylko z Krakowa, ale również z innych części. Boom rowerowy trwa. Ścieżki Eurovelo są budowane, nie bacząc na zimę właściwie w tym momencie. Oglądałam wały nad Dunajcem, tam już położony asfalt. Tymbark jakoś będzie chciał się włączyć, czy po swojemu będzie budował? Projekt Eurovelo się nie włączamy, natomiast mamy ścieżki rowerowe, które prowadzą do naszych, przez nasze okoliczne góry. Także turyści, którzy lubią jeździć na rowerze, to zapraszamy. Warto przyjechać. No, ruch przy Eurovelo na pewno będzie zwielokrotniony. Pytanie brzmi, czy będziecie chcieli albo potrafili zaciągnąć część tych rowerzystów do siebie. Tutaj myślę, w tym kontekście myślę, że temat trzeba było podkreślać szerzej, jako międzygminny, czy nawet no pewnie starostwo byłoby tym zainteresowane. Tak, dokładnie, ponieważ ścieżka rowerowa musi mieć pewną kontynuację i ciąg, więc tutaj jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami sąsiednich gmin. Na przykład można wykorzystać dolinę rzeki Łososinki, która również, ta rzeka, przebiega przez Tymbark. Pana zdaniem najlepsza inwestycja 2017 roku w gminie Tymbark?
Ja bym powiedział o dwóch jednak mimo wszystko, które myślę są równoważne z punktu widzenia takich priorytetów społecznych. To wspomniana przeze mnie wcześniej kompleksowa termomodernizacja szkoły podstawowej w tym barku. Dzięki o efekcie ekologicznym wspomniałem wcześniej, również efekt estetyczny, co widać przejeżdżając przez centrum Tymbarku. I druga, również bardzo ważna inwestycja, to w ramach Narodowego Programu Przebudów Lokalnych pozyskaliśmy środki na przebudowę takiej głównej drogi gminnej przebiegającej obok firmy Tymbark, obok szkoły muzycznej, obiektów sportowych. I ta droga, ona była w dosyć słabym stanie technicznym. Podnieśliśmy tam bezpieczeństwo, chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych, przejazd kolejowy zmodernizowany. Także ta część Tymbarku właśnie obok firmy Tymbark, obok obiektów sportowych, ta droga z przyległymi parkingami naprawdę zyskała nowy wygląd i służy mieszkańcom i spełnia swoją rolę. Stypendia gminna. Na zakończenie naszej rozmowy, bo chciałam jeszcze porozmawiać o tym, co będzie działo się w 2018 roku. Być może czasu nam nie wystarczy, ale spokojnie, spotkamy się jeszcze. W końcu rok dopiero się zaczął. Natomiast z tego, co wiem, doceniacie młodych ludzi, którym się chce uczyć. Tak, skoro o termomodernizacji szkoły mówimy, no to wiadomo, zewnętrznie, a w środku też coś się dzieje. Tak, staramy się oprócz oczywiście dbania o bazę lokalową, dbać również o uczniów, bo to właśnie młodzi ludzie są największym kapitałem naszej gminy. Wprowadziliśmy w 2015 roku program stypendialny finansowany ze środków gminnych. Udzielamy stypendia dla najzdolniejszych, którzy osiągają najwyższą średnią i również dla laureatów olimpiad przedmiotowych. Dodam jeszcze. Ale przynajmniej na poziomie wojewódzkim, rozumiem, tak? Tak. Kryteria są dosyć ostre. W tamtym roku skorzystało około 30 uczniów. Staramy się, żeby były te kryteria na tyle, żeby dostawali najlepiej, czyli o jaką średnią może chodzić? 5-1, 5-2, to są w tych granicach w zależności od szkoły, czy podstawówka, czy gimnazjum. Od razu ciśnie mi się na usta kolejne pytanie, czy będziecie umieli potem tych młodych, wykształconych, mądrych ludzi zatrzymać? Czy będą mieli po co wracać do tym barku? Chcielibyśmy zatrzymać. Myślę, że tutaj szansę upatruję w naszej przedsiębiorczości, że mamy miejsca pracy, ale przede wszystkim również w samozatrudnieniu. To przecież przed młodymi osobami otwiera się możliwość, aby sami wzięli sprawy w swoje ręce i na przykład próbowali szansy w założeniu własnej działalności gospodarczej. Tym bardziej, że możliwość telepracy daje coraz większe możliwości, aby pracować tu na miejscu, a świadczyć usługi na przykład dla podmiotów. Były takie nadzieje, a propos miasteczka multimedialnego w Nowym Sączu, spełzły niestety na niczym. To jeszcze tylko jedno na zakończenie pytanie. Rzeczywiście spoglądam na czas, już go właściwie nie mamy. Coś w 2018 roku zadzieje się spektakularnego w tym barku? Tak, chcemy uruchomić duży program wodociągowania gminy. To jest jeden temat. Pozyskaliśmy środki na budowę nowej drogi łączącej Tymbark z takim osiedlem Kwaśniakówka na Podłopieniu i budowa wspólnie z powiatem limanowskim chodnika w Tymbarku nad stadionem. To takie trzy najważniejsze inwestycje. Mamy jeszcze czwartą, przebudowa kompleksu sportowego koło szkoły podstawowej w Tymbarku. Myślę, że te cztery tematy byłyby najważniejsze na 2018. O szczegółach, mam nadzieję, porozmawiamy przy następnym spotkaniu. Wójt gminy Tymbark, Paweł Ptaszek, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę.